Witam, witam na moim kanale na YouTube z tygodnia na tydzień, 62 odcinek 4 lutego 2019 roku. Kiedy kilka godzin temu kładłem się spać, też już był poniedziałek, nawet tak parę godzin po jego początku. I nie było śniegu. Budzę się, śnieg już jest. Co prawda, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał odpowiednie ostrzeżenia dla wielu województw, informując o intensywnych opadach śniegu, wręcz śnieżycach, ogromnych z tego tytułu utrudnieniach, które mogą wystąpić na drogach, ale jakby jestem mimo wszystko zaskoczony. Jak sobie tak pomyślę, gdyby ten śnieg, który napada od początku, kiedy już były te warunki biegówkowe, można było się na, na tych nartach posuwać. Pięknie było w lesie. On potem znowu stopnią y, odwieźć, nastąpiła. Takich wahań temperatur, które powodowały, że tak pięknie na, napadany już śnieg znikał. Jak sobie pomyślę, ile tego śniegu mogło już być, i jak bardzo piękny, y, piękną zimę tego roku mogliśmy mieć. Ach, no szkoda, ale jest jak jest. Ja mam nadzieję, życzę tego, ponieważ jest drugi tydzień ferii w naszym województwie. Życzę dzieciakom, żeby ten śnieg się utrzymał, ale pogoda może być taka, że za chwilę znowu on zniknie. No nie pamiętam takich wahań temperatur. Cytat tego odcinka. Autostrada zazdrości polnej drodze, że jest wolna. Sławomir Kuligowski, podaj dalej. Szukałem cytatu... Który by nawiązywał do tematu trasy S7. Jest to temat dla mnie szeroki, szerszy niż sama planowana trasa, istniejący dla mnie w mojej świadomości od ponad 20 lat, jak tutaj mieszkam, kiedy tutaj się sprowadziłem, zamieszkałem. Ta t... kwestia trasy S7 była już wówczas tematem istniejącym. Jest zarezerwowany, był zarezerwowany korytarz wzdłuż muru cmentarza północnego. Potem jak zacząłem działać, działałem w lokalnej tutaj samorządzie mieszkańców Wulki Węglowej osiedla i, i placówki, ten temat powracał. Wczoraj jak sprawdziłem, wyszukaj w grupie facebookowej Wulka Węglowa S7, wyświetl facebook wyświetlił mi 27 wpisów. Czyli temat jest nierzadko poruszany, jest ważnym tematem dla nas. Dotknie nie jednego mieszkańca Wulki Węglowej, dotknie nas wszystkich, ale niektórych dotknie bardziej. <słuch> 9 października zeszłego roku mogliśmy spokojnie jeszcze podziwiać plany wyłożone w Bilańskim Ośrodku Kultury, filii Bilańskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Strady 112. Dzięki naszemu samorządowi lokalnemu można było sprawdzać, popatrzeć. Ale potem, już 18 stycznia 2019 roku, mogliśmy zapoznać się z komunikatem, który unieważniał przedmiotowe postępowanie elementów koncepcji programowej dla budowy ekspresowej. Drogi ekspresowej numer 7 na odcinku Kiełpin trasa Armii Krajowej w Warszawie. I ponieważ najkorzystniejsza oferta w przedstawionych wszystkich tych ofert była i tak jakby znacząco wyższa od środków, jakie oferę, znaczy pytający, pytający dysponuje czy dysponował. Ale już 30 stycznia 2019 roku został ogłoszony powtórny przetarg. Przynajmniej tego dnia mogliśmy przeczytać, że taki przetarg został ogłoszony, a otwarcie ofert ma nastąpić 12 marca 2019 roku. Tego roku oczywiście. Że temat jest ważny. Przebiegów tras było tam kilka ładnych. Mniej więcej ostatecznie bardziej wybierany był mniej więcej zbliżony do siebie. I tutaj dochodzimy do pewnych kwestii istotnych i ważnych. Kiedy ja zajmowałem się jakby dużo bardziej kwestią trasy S7 z kilkoma osobami w ramach tutaj działania w samorządzie lokalnym, ważne było na tych planach na przykład kolory ulic, ponieważ kolory ulic oznaczały odpowiedzialność za daną inwestycję. I oczywiście całościowo projekt był przedstawiany jako komplementarne studium rozwiązań drogowych, ale w rzeczywistości za jakąś fragment odpowiadała główna dyrekcja dróg krajowych i autostrad. Za jakieś na przykład miasto. I tak w jednym takich przyjętych podówczas w 2012-2013 roku rozwiązań było to, że ulica Wulczyńska zostaje przecięta trasą S7, skręca i łączy się z nowo projektowaną ulicą bodajże czcionki. Miasto odpowiedziało, że w zasadzie takiej ulicy to nigdy nie planuje budować. Dzięki jakby takiemu krzyżowemu wymienieniu pismy między z GDK i A i miastem, i miasta do GDK, do głównej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, udało się doprowadzić do sytuacji, w której bez żadnego w zasadzie specjalnego problemu główna dyrekcja dróg krajowych i autostrad doprowadziła do modyfikacji projektu węzła tutaj na wulce węglowej i wulczyńska przechodziła pod węzłem, łączyła się z rądem, i, i co ważne, co to umożliwiało, ponieważ. W sytuacji, w której by to nie nastąpiło, nie byłoby dojazdu komunikacji publicznej do bramy Głównej Cmentarza Północnego. Jedna droga byłaby taka lokalna, bardzo wąska między trasą z 7 a murem, która potencjalnie dawała możliwość dojazdu, ale raczej ZTM nie planował tamtędy puścić puścić żadnego autobusu. A pamiętajmy, to też taka w formie ciekawostki, dziś mamy autobus 250 na trasie właśnie na Wulczyńskiej. Kiedyś tam jeździło 110, w pewnym momencie nastąpiła zamiana. Trzeba o tym pamiętać. No i 701, w zasadzie zamiana nastąpiła 110-701, dopiero przecież od zeszłego roku mamy tam 250, a nie 701. Ale to starsi mieszkańcy pamiętają. Także trzeba dobrze popatrzeć na to i dobrze pochodzić za czymś, za jakby w jaki, jak przeczytać ten projekt, jak go zrozumieć, gdzie są pewne te niuanse. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. To, co kompletnie mi się nie podoba w aktualnym projekcie, to to, że on jest jakby przesunięty, moim zdaniem, dużo bardziej w kierunku naszej wulki węglowej. Ucierpi więcej mieszkańców, więcej domów będzie do jakby wykupienia, wyburzenia. Mieszkańcy będą musieli się przenieść. Tylko dlaczego oni dostali zgody, budowali się tak, jest zarezerwowany korytarz? A dlaczego żadna firma nie ucierpi? W zasadzie. Między innymi firma, która zajmuje się odpadami. I firma ta jednocześnie przecież wygrała w tej chwili postępowanie i będzie odbierała na, w Bielanach odpady od nas, mieszkańców tych, tejże dzielnicy. To też taka informacja, która pojawiła mi się niedawno. No, ciekawostka. I dlaczego do tego nawiązuję do firm? Bo jakby rozumiem, że firmy muszą istnieć, gospodarka musi istnieć. Aktualnie najmniejszym, w cudzysłowie, trucicielem, gdzie prawie żadnym trucicielem ze względu na zastosowane technologie, to jest huta. Ale po drodze mamy kilka innych przedsiębiorstw, w tym również wytwórnie mas bitumicznych, o których większość z nas zapomina, albo nie chce wiedzieć, albo nie wie, że taka istnieje. Ale istnienie strefy przemysłowej w ramach planu zagospodarowania przestrzennego wulki węglowej placówki między Puszczą Kampinosko. bo akurat mam ją po prawej stronie, a Warszawą, bo mam akurat ją po lewej stronie, czy miastem, no jest dla mnie jakimś kuriozum pozbawionym jakiegokolwiek sensu. Z jednej strony Warszawa szczyci się, czy przynajmniej za poprzedniej pani prezydent dążyła do tego, że jest zielona Warszawa, oczywiście nie jest zieloną Warszawą, nie jest to miasto ekologiczne, również między innymi z tego powodu. Szczycenie się tym, że jesteśmy wyjątkowym miastem w ogóle o takiej powierzchni i stolicą, przy której jest park narodowy, bleknie w porównaniu do tego, co się dzieje między tym parkiem narodowym. A samym miastem, to znaczy istnieje strefy przemysłowej starego wysypiska śmieci, no to jest wszystko kuriozum naprawdę wysokich lotów, plus wspaniałe działania deweloperskie, budowania wysokich budynków. W pobliżu tutaj na granicy pewnej, pewnej, części Biela, może nie granicy Biela, ale granicy takiej gęstszej zabudowy. Ja rozumiem mieszkania wykupione, budowa. Tak, ja to rozumiem absolutnie, bo jest to jak najbardziej potrzebne, ale zamyka się w ten sposób te korytarze napowietrzające Warszawę. A kiedyś czytałem artykuł, że 3 czwarte jakby wiatrów wiejących to jest spuszczy do Warszawy. Super. Znaczy, nie super, tak? No to, to jest niepodlegające, nawet trudno to skomentować, żeby się nie zdenerwować na przykład. No nie ma co, no. To, jest, to są fakty. I to, to się zemści. To będzie bolało miasto jako takie. I urzędników, ten, bo to urzędnicy również wydają pozwolenia, zgody i tak dalej. Ja rozumiem, że może być prawo, które, no, my nie mamy wyboru, tak mówi, musimy to wydać, ale, no, gdzieś w tym wszystkim zdrowy rozsądek musi być zachowany. A i kupujący, uważajcie, gdzie kupujecie i, i zadawajcie takie pytania, nie po prostu was stać i was to nie interesuje, bo tacy też na pewno będą. No, trochę tu emocji, emocji zadziałało. E, wracając do naszej trasy S7, e, to się wszystko ze sobą, jak widzicie, wiąże. Moje zdanie już tutaj widzi, y, znacie. No zobaczymy, bo jeszcze no, ona będzie uciążliwa dla nas. To znaczy, ekrany, jeżeli będą na, jakiejś, na jakimś odcinku, to y, propagacja fal dźwiękowych powoduje, że te ekrany są efektywne w bliskiej odległości od nich. Potem i tak będziemy ten szum słyszeć. O ile dla mnie, jeżeli się tylko zmniejszy dzięki trasie S7, ruch na ulicę Estrady, a wcale nie jest koniecznie, że tak się stanie, że to, albo przynajmniej, że to będzie istotne zmniejszenie tego ruchu, wcale to nie jest tak powiedziane. Były jakieś tam analizy robione podówczas w tych latach 2010-2013, bodajże gdzieś tam też takie, że to wcale nie będzie taki rewelacyjny spadek ruchu tutaj na ulicę Estrady i Wulczyńskiej. Ja mam nadzieję, że tak się stanie, bo ja wolę szum z, z bardziej odległej, ale do, odległej trasy niż to, co mam w tej chwili pod oknem, ale jestem też świadomy tego, że dla wielu mieszkańców pojawi się nowa uciążliwość, nowa szum, hałas, on będzie słyszalny, on nie będzie, ale będzie cały czas. Te ekrany wcale tak rewelacyjnie nie, za, nie zadziałały. Oczywiście, im wyższe, tam, tam efektywność odstr, od odległości jest większa, ale ona nie jest nieskończenie duża. Potem i tak ta fala dźwiękowa do nas dochodzi. No, zwykła fizyka fal, rozchodzenia się fal. No. Ona ma też jeszcze inne znaczenie, również z punktu widzenia mnie, bo ja na tą trasę patrzę jako mieszkaniec i jako przewodnik po puszczy kampinoskiej. Puszcza Kampinoska jest niesłychanie zależna od koryta Wisły, dlatego że w koryto Wisła jest naturalnym jakby autostradą, trasą migracji zwierząt. I Puszcza Kampinoska, żeby zachować pewną bioróżnorodność, zachować pewne bogactwo fauny, zwierząt, wszelkiego rodzaju gatunków, musi mieć dostęp do Wisły. I trasa absolutnie nie może odgrodzić definitywnie, absolutnie i dlatego też jakby wsłuchuję się w głos przedstawicieli dyrekcji zarządu Parku Narodowego. Życzę im oczywiście, żeby tak się nie stało i żeby przebieg trasy, potencjalnie korytarze dla zwierząt, to wszystko zostało zachowane, zaplanowane, uwzględnione, wykonane. To jest naprawdę bardzo ważne. Historia. No nie może zabraknąć historii w w tymże odcinku imieniny obchodzą Andrzej, Awentyn, Częstogoj, Eustachia, Eustachiusz, Eustachy, Gilbert, Izyda, Izydor, Jan, Joanna, Józef, Mariusz, Weronika i Witosława. Wszystkim solenizantom tego roku, tego dnia tych imienin, wszystkiego najlepszego i jak najbardziej udanego tygodnia. Co się, wydawało, co się wydarzyło kiedyś 4 lutego w 1861 roku grupa południowych Stanów USA ogłosiła secesję i powołanie skonfederowanych Stanów Ameryki. Można to uznać za początek wojny secesyjnej jednego tak dużego konfliktu, w dodatku wewnętrznego do wojny domowej toczącej się na terenie Stanów Zjednoczonych. W 1921 roku ustanowiono Order Odrodzenia Polski a Order Orła Białego Odnowiono jako najwyższe odznaczenie państwowe. W 1945 roku w Jałcie rozpoczęła się konferencja Wielkiej Trójki, w której wzięli udział Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt i Józef Stalin, i po tej konferencji znaleźliśmy, znaleźliśmy się w, w strefie wpływ Związku Radzieckiego na następne 50, prawda, prawie kilka lat. 2004 rok uruchomiono serwis społecznościowy Facebook. No, to tyle jeżeli chodzi o historię. Ostatniego komentować nie będę, bo jak zwykle jest ciekawa, interesująca, intrygująca, wzbudzająca emocje. Sam korzystam z serwisu Facebook, ale się czasami zastanawiam, czy gdybym nie prowadził kanału. Nie miał strony oficjalnej, czy nie prowadziłbym zawodowo portalu technologicznego, proces technologiczny to czy i strony, jakby na Facebooku, techniki wytwarzania.pl, to czy bym tak bardzo był na Facebooku? To jest pytanie retoryczne, a myślę, że nie. Ale jestem w każdym razie. Jeżeli to z tygodnia na tydzień Wam się spodobało, to oczywiście proszę łapkę w górę, pamiętajcie możliwości subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do i zachęcam do komentowania i do dyskusji pod filmem. Trzymajcie się. A i jak najlepszego tygodnia, żebyście pod koniec tego tygodnia mogli powiedzieć, że był super mega udany, a dzieciakom życzę, by ten śnieg się utrzymał, no bo w końcu jest drugi tydzień ferii. Heja!